Hej, cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na kolejny odcinek z grą Forza Horizon 3. Dzisiaj poznamy kolejne auto. Właściwie mam do wyboru 3 samochody, ale wybiorę jeszcze inną opcję, bo mam Astona Martina Vanquish, ale go na razie nie biorę. Mam 2 zapomniane wozy, ale one niezbyt ciekawie wyglądają. Postanowiłem wybrać się... O, jakieś gorące oferty zobaczyć. Co to jest? Quartz Regalia? Ale co powiecie na Mercedesa Benza? Czy mogę szczegóły akcji? Wybierz. Ja się nigdy nie brałem, nie uczestniczyłem w aukcji, więc jakbym... Licytuj, okej. 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 Jest aukcja, dobra. To jest moja... Mogę wykupić za 19 tysięcy. Została jedna minuta. No dobrze, to na razie jest jedna taka aukcja. Zobaczmy, co jeszcze jest ciekawego. Co mogę jeszcze wykupić? Tu za 8 tysięcy. Jakieś klasyki mnie interesują. Na przykład Oldsmobile. Też jest ciekawy. A czemu by nie? Za 7 tysięcy mogę spróbować złożyć ofertę. Okej. Też została tylko jedna minuta. Co to znaczy wygrywa? Blisko zakończenia. Na razie to jest moja oferta na razie największa. Super, tu też wygrywa. Zastanawiam się, a tu ktoś wykupił. Dobra, jest jeszcze BMW M635 CSI, który w sumie ostatnio był w grze... Okej, złożyłem ofertę. Ktoś mnie przebił, tak? Czy ja mogę się... Zobaczmy, co tutaj się pojawiło. Mercedes. I aukcja zakończona. Ktoś wykupił za 19 tysięcy. No szkoda. Nie wiem, czemu tak to działa, ale nie wiem, czy to czasami nie... Nie sam właściciel. Po prostu przelicytował, bo nie chciał sprzedać za tanio. Ale wygrałem jakiś... Okej, aukcja jest zamknięta. Szkoda. Szkoda mi tego Mercedesa. Ale zwyciężyłem Oldsmobila. Super. Jeszcze BMW mi zostało. No tu jest Ford Super, ale mam tego Forda. Dobra, to właściwie tutaj znowu Mercedes. Aha, dobra, to się przewija z powrotem wszystko. Okej. Zobaczmy jeszcze, co jest w salonie do kupienia. Horizon poleca. Może byśmy coś kupili ewentualnie. Jest Ford Falcon, bardzo fajny samochód. Za 60 tysięcy. Jest za darmo Dodge Viper. Weźmiemy go, czemu by nie, jak za darmo dają. Są jeszcze jakieś fajne malowania ogólnie. Monster na przykład. Tutaj jest... takie oko. Red Bull mamy. Mamy taki japoński motyw. A czemu ja tak szybko przechodzę? Okej, dobra, jest więcej tego. Tutaj z aut chyba. Malowanie. Rekin, policja nawet. Ten czerwony jest ładny. Podoba mi się Deadpool. Dobra. Z malowaniem Deadpoola wziąłem sobie.
Okej. Ja mogę coś jeszcze zmienić. Czy ja go wziąłem, czy ja go mam? Pytanie. Jest piękna. Strasznie dużo aut jest za darmo. No i Honda dzisiaj musi być gwiazdą programu. Co prawda mi się podoba, to już mówiłem przy demie Motorsport, Honda ta pierwsza UFO, ale ta też jest jakby młodszym dzieckiem i też jest podobna, też mi się podoba. Yokohama może malowanie? Musi być japońskie jakieś takie mocno. Można by tu Hondę wziąć, ale ja myślę, że weźmiemy sobie jakieś malowanie albo te drugie tego typu. Dobra, weźmy sobie Yokohamę. Projekt jest gotowy. I działamy. Wybieram. Pytanie, czy tamtego Vipera mi zapisało. Obawiam się, że nie. Honda Type R. Nie wiem, dla mnie to jest... Niektórym się bardzo nie podoba te kształty. Szczególnie tej pierwszej Hondy. Ta jeszcze jest większym rozwinięciem. A potem już się chyba uspokoili, nie? Potem nie wiem, czy jest, jak, co jest w kolejnej, ale... Okej, zobaczmy sobie do środka. Okej, nie zobaczymy, to jest japońskie auto. Więc krzesło jest z drugiej strony. Możemy... Czemu on tak nisko siedzi? Nie mam pojęcia, co się tutaj porobiło. Tutaj możemy sobie otworzyć drzwi z tej strony. Tu mamy takie malowanie fajne. Otworzyć bagażnik, zajrzeć do środka. Tylko strasznie się zrobiłem mały. Nie wiem dlaczego. Spróbuję, wiecie co? Siądź za kierownicę. Może się tu położenie zmieni. Tak wygląda. Ślicznie. Okej. Co prawda te tekstury trochę tutaj są rozmyte, ale wiadomo, to jest trochę gra pod konsolę, więc tutaj mamy silnik Hondy. Dobra, przejedźmy się zatem. Jeszcze jestem ciekaw, te moje samochody, czy tutaj mam ten samochód, który wybrałem wcześniej, Vipera. Co prawda już Vipera przerabialiśmy. Więc pewnie się on tutaj nie pojawił. No niestety nie ma. No dobrze. No to pora na przejażdżkę. Zobaczycie, jak Honda zachowuje się. Myślę, że... Hey darling, a lot of people are talking about this driver. I think they'd be perfect for your lineup. Welcome back, darling. There was a rumor about a barn find that we haven't investigated yet. Inne światła. Bo zapomniane auto, dobra. Hey darling, it's Forzathon. Hit the action button to see what the challenges are this week. Się włączył tutaj. Ma elektroniczne zegary, wszystko elektroniczne. W górze jest taki panel prędkości, na dole obrotomierz. Sorry. Keep left. In 200 meters. Keep left. Keep left. Nie podoba ta Honda. Dobra. Strefa pomiarowa, jakiś bonus. Nawet nowy rekord się pojawił. Super, dwie gwiazdki. Jedziemy. Pierwsze UFO miało takie światła z tyłu jakby pełne. Bardziej płaskie i na całej długości. Mi się bardziej właśnie podoba. Analogicznie jak z puntem było pierwsze
też było takie bardziej spłaszczone. Nie ta droga. Bardziej mi się właśnie te płaskie światła podobają. No, super. Tak nie miało być. Co tu się wydarzyło? Okej, dobra. W razie... Czy mnie przywróci? Powinno. Albo zrobiłem coś, czego gra nie była w stanie zrozumieć. I nie zobaczy swojego auta już. Tylko będzie czarny ekran. A więc tylko czerni i czerni. O, jest. Ja tak samo z przodu. Słuchajcie, te światła też były bardziej płaskie i były na całej długości, przynajmniej przed pierwsze UFO, jeszcze przed faceliftingiem. Miało taką szklaną, taką szklany plastik z przodu. Tak, żeby te światła wyglądały na pełną długość. Natomiast tutaj się trochę zmieniło, ale nadal to wygląda jeszcze spoko, jeszcze nadal to się broni. Oryginalne. Chociaż ogólnie chciałbym... Chciałbym mieć Hondę właśnie tą pierwszą. Ją produkowali od 2006 roku. Ceny to tak 20 tysięcy co najmniej trzeba mieć. Całkiem sporo. Ale może kiedyś, kto wie. Lat, 13 nawet. Więc nie jest już młodzieniaszkiem. Jakaś taka mgła się pojawiła? Czy mi się wydaje? Jedziemy szukać... zapomnianego wozu. Zastanawiam się, może bym jakiś wyścig zrobił. Ale żadne auto mi się tu nie pojawiło niestety. Trochę zacina, nie? Okej, mamy łatwego. Abarta. Więc nie powinno być żadnych problemów z tym autem. Tylko wiecie, to jednak 500-ka podkręcona jest. Udało się. Tak jadę w tym kierunku, nie? O, jakieś tiry. Wygrywam, wiadomo. To jakieś nagrody. Nic szczególnego. A level to jeszcze zanim bije, trochę to minie. Czy tutaj będzie ukryte auto? Chyba tak. Ale tutaj widzę, że jest jakaś tablica. Okej, mamy ją. No i teraz trzeba poszukać tej ukrytej szopy. Dość tutaj pojemna jest strefa. Nie. No rany. No i ugrzązny byłem. Tu coś było. Chwileczkę. Mam coś. Ok.
200 meters. Turn left. Tu nie ma, tu nie ma. Turn left. Próbuję wjechać tutaj. Turn around when it is safe to do so. Zaznaczam chyba cele, a tego nie widziałem wcześniej. Żeby to było takie proste. Nie można. Niestety. Nie, to chyba nie jest prawda. Dobra, wracajmy tutaj. Okej, słuchajcie, znalazłem. And who's our next contestant? Nissan, czyli też Japończyk. Looks like a Skyline GTR. Skyline. The V-Spec. Back in the 90s, these things ran riot in the Aussie touring car circuit. Super. Dobra, i chyba to... Feel free to check in if you like. O, nagroda jakaś. Ej, chciałem tę nagrodę. Niestety szybę mam wybitą i za bardzo nie widać tego wnętrza. Ale trudno. Ale mamy Nissana, słuchajcie. Będzie kolejna zabawa. Znowu mamy tablicę jakąś. Recalculating route. In 400 meters, turn left. Turn left. In 400 meters, turn left. Turn left. In 200 meters, turn left. Turn left. Turn around. When it is safe to do so. Próbujmy dogonić te auta przede mną. Recalculating route. In 200 meters, turn right. Też jest łatwy, Mustang. Chyba spasował od razu, widzę. Coś mi się nie chciało. Oj, oj, oj. Aż lusterkę zgubiłem. 400 meters. Turn right. Turn right. Meters. Turn left. Turn left. A, wiedziałem, że to będzie nie tak. Gazu, gazu. Bo mnie dogoni. Turn right. Okej, przegrałem, ale pojechał po prostu na skróty.
in 400 meters, turn right. Turn right. Dobra, wracam do miasteczka festiwalowego. I to będzie chyba koniec. Nie wiem, czemu tu mnie kieruje, ale... You have arrived at your destination. Ja już tu byłem. Przejdźmy się tutaj. Bo tu najbliżej. I to będzie tyle. Auto słabo ale się porobiło. Auto słabo skręca, wiecie, i w dużych prędkościach. In 400 meters, turn left. Turn left. Zobaczcie, nawet nie mogłem wykręcić dobrze. Pytanie jak tu z driftem, ale... Chyba raczej nie wyszło. Dobra, mamy losowanie. O to mi chodziło, że mi się pojawiło losowanie. Ultima GT R720. No niestety. Dobra, to byłoby na tyle. Do następnego odcinka. Cześć.